Dzisiaj buscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 19-letniego mieszkańca gminy Stopnica. Kierowca osobowego Renault znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł oraz 16 punktami karnymi. Całe zdarzenie uwiecznił policyjny wideorejestrator. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Stopnica. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Buskiej Komendy, pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie wyposażonym w wideorejestrator, zauważyli pędzący samochód. Policjanci ruszyli za pojazdem, wykonując pomiar. Rejestrator prędkości wykazał, że kierowca Renault poruszał się z prędkością 117 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Kierowca jechał szybko, pomimo trudnych warunków na drodze, stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym. Jak się okazało, za kierownicą siedział 19-letni mieszkaniec gminy Stopnica. Zarażające przekroczenie prędkości i spowodowanie zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego, mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł oraz 16 punktami karnymi.